Witajcie. Dzisiaj przepis na pyszny deser, a dokładnie pieczone jabłka z cynamonem, lodami i miodem. Ten deser oczywiście jest bardzo lekki, zdrowy i niskokaloryczny. Do jego zrobienia potrzebujemy jabłek, przynajmniej jedno jabłko na porcję, troszkę cynamonu, odrobinę miodu i lody. Lody najlepiej jogurtowe albo sorbetowe, bo takie będą miały najmniej kalorii. Zaczynamy od obrania jabłek i pokrojenia ich w drobną kosteczkę, taką około centymetra. Jabłka już są pokrojone. Teraz wsypuję cynamon. I dobrze wszystko mieszam. Gotowe. Jabłka są już obtoczone w cynamonie. Teraz przekładam je do żaroodpornego naczynia. Tak przygotowane jabłka wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piekę około 40 minut. Jabłka już wyjęłam z piekarnika, są gotowe, gorące, dlatego teraz nakładam na talerz najpierw lody. Fajnie, jeżeli mamy łyżkę do lodów, dużo ładniej to wyjdzie. Mamy lody. Obok lodów układam pieczone jabłka, a więc gorące obok zimnego. Na koniec wszystko polewam kilkoma łódkami miodu. Mogę jeszcze już na sam koniec udekorować moje lody takim pleksikiem konfitury. Deser gotowy. Lody i obok gorące pieczone jabłka w cynamonie. Wszystko delikatnie polane miodem z kleksem konfitury na czubku. Wymarzony deser, do tego naprawdę lekko strawny i zdrowy. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam i życzę smacznego.